Dobra, zaczynamy nagrywanie. Mario! It's me, Mario! It's me, Mario! Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w moim long playo let's playu z gry Super Mario 64, którego będziemy robili na 100%, bo ja mam jaja, żeby zdobyć 120 gwiazdek. Jak widzicie na obecnym, że tak powiem, obrazku, tutaj mamy 34 gwiazdki, więc coś tam troszeczkę sobie testowałem tę gierkę, trochę co ćwiczyłem. I mamy polskiego Roma, tak więc, no, bez zbędnego przedłużania, usuniemy sobie tego save'a. Oczywiście, że tak. No i co, powrót i lecimy, że tak powiem, z nową gierką. Okidoki, dokładnie tak, Marianie. Drogi Mario, przyjdź proszę do zamku. Upiekłam dla ciebie ciasteczka. Królewna muchomorków Peach. Dokładnie tak, Peach. No i co? Rozpoczynamy gierkę. W końcu gierka, na którą wszyscy czekali, bo tak naprawdę miałem tą grę już 4 lata temu nagrać, w 2015 roku, dokładnie w styczniu, ale teraz uważam, że mam troszeczkę lepszy sprzęt. Tak, wiem, to bardzo żałośnie brzmi jak na taką gierkę, że mam lepszy sprzęt. Ale wiecie, mam OBS-a, który nie waży mi nagrań po 30 GB, tylko po 5 GB, po 4 GB, więc to jest chyba różnica, a nie tak jak takim frapsem bym miał nagrywać, no nie? A pamiętam, jak ja zaczynałem na YouTubie, to dużo z frapsa korzystałem. No dobra, nieważne, albo fraps, albo action. Tak czy siak, mam teraz program, który pozwala mi zrobić tak, że nagrania ważą mniej niż powinny. Ciao! Dostałeś się przez rurę do zamku, królewny muchomorków. Sterowanie to bułka z masłem. Wciśnij A, by skoczyć i B, by zaatakować. Przyciskiem B możesz też czytać znaki. Użyj gałki na środku kontrolera, by pobiegać po okolicy. Tłumaczenie gry by Junior TJT. Pozdrawiam cię serdecznie, Junior TJT, jeżeli to oglądasz albo natrafiłeś na ten oto LPEK. Swoją drogą, w Polsce było bardzo dużo razy Mario 64 let's playowane, ale z tego co ja tak przynajmniej sobie oglądałem, nie widziałem let's playa, który byłby, powiedzmy sobie szczerze, taki kompetentny, że byłby skończony w jakimś tam stopniu. W sensie, że grę ktoś by skończył, bo mogę się mylić. Może coś przeoczyłem, ale w większości let's play, jakie oglądałem z Mariana 64 w Polsce, ludzie nie kończyli tej gierki. Przytrzymaj Z, by kucnąć i się pochylić, albo wciśnij Z, będąc w powietrzu, by uderzyć w ziemię. Jeśli kucniesz i skoczysz, to wykonasz salto w tył. Załapałeś? Albo zrób skok w dal, biegnąc, kucając i skacząc, albo kucnij i idź do nieważne. Wiecie co, ja chyba tych znaków nie będę czytał, chociaż jeżeli chcecie, możecie dać znać w komentarzach, żebym poczytał te znaki. Naprawdę mi jest to mocno obojętne, ale jeżeli bardzo chcecie, żebym przeczytał tak dla siebie albo i dla was, żebyście mogli sobie posłuchać, to śmiało piszcie propozycje w komentarzach, czy czytać te znaki, czy nie. Na razie sobie je olejemy. Teraz, proszę państwa, lecimy do przodu, ponieważ tam czeka na nas Lakitu, który się teleportował do góry. Dzień dobry, tu bracie Lakitu, nadajemy na żywo wprost sprzed zamku królewny. Mario właśnie wkroczył na scenę, a my będziemy na żywo pokazywać, jak wchodzi do zamku i udaje się w pościg za zaginionymi gwiazdkami. Tak, w tej gierce mamy do zebrania 120 zaginionych gwiazdek, by zdobyć 100%. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy zakończenie 100% coś daje, czy w ogóle jest tylko jedno zakończenie. Nie mam zielonego pojęcia. Jako zaprawieni operatorzy będziemy filmować z najbardziej korzystnej strony, ale możesz zmienić kąt kamery wciskając przycisk C. Gdy maksymalnie oddalimy widok, usłyszysz brzęk. By rozejrzeć się po okolicy, zatrzymaj się i wciśnij C. Wciśnij A, by wrócić do gry. Zmienię tryb kamery przyciskiem R. Tabliczki przypomną ci wspomnianą instrukcję. Tyle na razie, nadający na żywo bracia Lakitu. Dzięki za uwagę, na razie, trzymajcie się, cześć. Idziemy sobie stąd. Witaj! Nikogo nie ma w domu! Spadaj stąd i nie wracaj! I to też śmiech Bowsera. No i dobra, tutaj mamy tego grzybo przyjaciela, że tak powiem, Mario, który od czasu do czasu w jakichś tam sekcjach zamku będzie nam dawał gwiazdkę. Taką, wiecie, ukrytą gwiazdkę z zamku.
No i cóż, ruszamy na nasz pierwszy poziom, co nie? Ta gra ma 15 światów, tak więc będziemy mieli co zwiedzać. I te światy są zaznaczone tymi oto obrazami, tak więc robiąc pierwszy obraz, robimy de facto pierwszy świat. No dobra, wskakujemy tutaj, nie? Pole bitwy Bob Omba. Bob Omb na szczycie. Jedziemy z koksem. Jej! Wpadłeś w sam środek pola bitwy. Gwiazdki, które skradł Bowser, znajdziesz w namalowanych światach. Najpierw zagadaj do przyjaznego Bob Omba przycisk B. Na pewno ci pomoże, tak jak jego kumple w innych miejscach. By przeczytać tabliczki, wciśnij przy nich przycisk B. Tekst przewijasz A lub B. Możesz pogadać z innymi postaciami, stając przed nimi i wciskając B. Na przykład z nim możemy sobie pogadać. Uważaj, biegając po okolicy możesz zostać trafiony mydlaną bombą. Te wrogie Bob Omby uwielbiają walczyć i zawsze szukają okazji do ataku. Ta łąka stała się polem bitwy, odkąd wielki Bob Omb położył łapy na gwiazdce. Możesz odzyskać dla nas tą gwiazdkę? Przejdź przez most i idź w lewo i na górę, a? Znajdziesz wielkiego Bob Omba. Wróć do mnie, jak już uda ci się odzyskać gwiazdkę. No spoko, dobra. To co, robimy sobie teraz pierwsze zadanie, żeby zdobyć pierwszą gwiazdkę, która jest dosyć banalne. Tak jak sami zresztą widzicie. Skoczymy sobie na tą platformę, ponieważ tutaj mamy jedną wielką kulę, która imituje psa. Nie pamiętam, jak on się szczerze nazywał, w sensie ta postać jak się nazywała. Zaraz sobie przeczytamy tabliczkę w sumie. O, i tracimy energię. Aby odzyskać energię, musimy, że tak powiem, zbierać żółte i czerwone monety. No i proszę bardzo, on został teraz spuszczony ze smyczy. A my możemy sobie bez problemu zebrać pierwszą gwiazdkę, yeah! Here we go, jeszcze mamy 19, ponieważ tak, zasady tego long playo let's playa są takie, że zbieram co każdą tak jakby sesję lub co każdy taki długi, godzinny odcinek, bo tak z tego będą godzinne odcinki i będą pojawiały się raz na miesiąc lub dwa miesiące. Będziemy zbierali sobie po 20 gwiazdek. Czyli de facto tak z 5-6 takich bardzo długich, godzinnych odcinków będzie. Bez żadnego montażu, to będzie surowe nagranie, tak jak widzicie teraz. Odzyskałeś jedną ze skradzionych gwiazdek. Teraz możesz otworzyć jedne z zamkniętych drzwi. Sprawdź pokój królewny na piętrze i pokój z obrazem fortecy Wumpa na parterze. Banda Bowsera wciąż rośnie na siłę. Rośnie w siłę, nie na siłę. Co ja tutaj, dlaczego ja tutaj N i A zauważyłem, a nie W? Więc nie możesz się poddawać. Ocal nas, Mario. Szukaj następnych gwiazdek. Tak też zrobimy. Wiecie, dlaczego ja nagrywam w ogóle Super Mario 64, bo pewnie niektórzy są ciekawi. Otóż, no kurde, nagrałem Crasha, który jest legendą PSX-a, Spyro tak samo, Raymana także nagrałem i wiele naprawdę, wiele, wiele innych serii, a Mario tak naprawdę był tym pionierem tych gier 3D, co jest dosyć śmieszne dla niektórych. Ale tak, Mario właśnie był pionierem tych gier i 2D i 3D, więc nagranie... Ale raczej nie nagranie pioniera, tego, który zapoczątkował jakby te trendy. No troszeczkę byłoby takie nie na miejscu moim zdaniem. Chociaż wiem, że są osoby, które omijają Mariana szerokim łukiem. No ja akurat planowałem kiedyś nagrać to i w sumie zrealizuję w końcu ten pomysł. Tak, mamy jeszcze w ogóle tutaj, żeby zdobyć kolejną jeszcze gwiazdkę, musimy zebrać 8 czerwonych monet, ale to co sobie na spokojnie zrobimy. Wiecie co? Ja sobie troszeczkę jeszcze ściszę w menadżerze, a raczej w mikserze, bo mam na 15% gry. Ta gra jest strasznie głośno. Jak będzie teraz słychać? Ne. Sorki za to? Wow, co to było? Dobra, never mind. Idziemy do góry. A chyba i tak będziecie dobrze mnie i grę słychać. Tak mi się wydaje, że bezproblemowo nawet. Jestem wielki Bob Omb, pan wszelkiego wybuchu, król wielkiego boom całego świata. Jak śmiesz włazić na... Jak śmiesz włazić na mą górę? Jakim prawem stawiasz stopy na moim szczycie? Gdzieś na szczycie góry... Wszyscy razem spotkamy się. Udało ci się umknąć mej straży, ale nigdy nie umkniesz z mojego chwytu. I nigdy nie zbierzesz mojej gwiazdki. Wyzywam cię, Mario.
Jak chcesz zdobyć moją gwiazdkę, musisz wykazać się w walce. Czy zdołasz mnie złapać od tyłu i rzucić na ziemię? Sądzę, że nie! No i teraz muzyczka zmieniła swój, że tak powiem, ogólnie muzyczka się zmieniła. No i co? I teraz naszym zadaniem jest jakby pokonanie go w taki oto sposób. Można go też wyrzucić poza to pole, ale to gwarantuję wam tylko, że walka się od początku zacznie. Uwierzcie mi. Dlatego szybko zdobędziemy sobie tą drugą gwiazdeczkę. Dawaj, Bopomb, atakuj mnie! Dobra, idzie sobie. Trzeba było chwilę stanąć. Co? Co? Czyż taki herlak mógłby pokonać króla Bopomb? Być może jesteś dość szybki, by mnie złapać, ale musisz być szybszy, jeśli chcesz złapać za ogon króla Bowsera. Moi żołnierze mogliby się od ciebie uczyć. Proszę o to gwiazdkę, którą ci obiecałem. Mario, chcesz mnie spotkać znowu? To wybierz tą gwiazdkę z menu. A teraz żegnam. No i mamy taki oto... taką krótką muzyczkę, kiedy gwiazdka się pojawia i to jest wtedy znak, że gwiazdka na 100% jest nasza. O, zero monet. Jak ja to zrobiłem? Dobra. Skakujemy tu ponownie. Tak swoją drogą szybko zobaczę. Tak, nagrywa mi się tutaj audio mikrofonowe i audio z gry. Bardzo dobrze, bo muszę się naprawdę upewnić. Pa 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 para pam. Wyścig z szybkim kupa. Będziemy się ścigać z tym tutaj. Dobra, lecimy z koksem. Dawaj. Hej Mario, to prawda, że pokonałeś wielkiego Bopomba? Nieźle. Musisz być silny, no i szybki. Ale jak szybki? Dość szybki. By pokonać mnie, szybkiego kupę. Nie sądzę. Może spróbujemy? Pościgajmy się do miejsca, gdzie był wielki Bopomb. Co ty na to? Jak tylko powiem start, gotów. Oczywiście możemy wybrać dwie opcje, start albo nie, ale oczywiście start. I teraz go porobimy, zobaczycie jak szybko. O, i to jest ta muzyka, która jest też bardzo często memowana, jeżeli chodzi o Super Mario 64. Zaraz obok tego... obok muzyki podwodnej, jak i muzyki z tego... poziomu zimowego. Nie pamiętam, jak on się nazywał w oryginale. Bo ja mam polskiego Roma, tak więc... Jak sami zresztą zauważyliście na początku Let's Playa. Long Playa Let's Playa w sumie. Ale Mario, żeś zrobił salto. Tutaj jest dużo takich misji czasowych, ale spokojnie, ja wam zdążę jeszcze w tej sesji, w tym long playu, w tej części long playa pokazać. Uwaga, uwaga. Swoją drogą bardzo mi się podoba to i udźwiękowienie tej gierki. Nie jest wcale złe, mimo że Mario 64 nie jest jakoś szczególną, najlepszą grą moim zdaniem, bo uwierzcie mi, są lepsze gry niż Mario 64 i taka jest prawda. Yeah, ale triki na trzepaku normalnie. Ale nie jestem taki szczerze, wiecie, sceptycznie nastawiony do tej gierki, że ja od razu będę tą gierkę, nie wiem, cisnął i nie wiadomo co będę jej robił, że tak powiem. Bo uważam, że ta gierka, ona jest spoko, ale fani Mariana zbyt bardzo wybielają jakby samą jego postać, że uważają, że skoro Mario jest ojcem tych platformówek 2D i 3D i w ogóle rozpoczął te wszystkie trendy, to... taka prawda jest, że on nie może mieć żadnych negatyw, a prawda jest taka, że Mario też ma w sobie parę negatyw. Nie można go wybielać, bo jest ojcem, bo zapoczątkował jakieś tam trendy. Uff. Jej! Jesteś naprawdę szybki! Proszę, weź ją, wygrałeś się uczciwie. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymaj się, ziomeczku. Fajnie się z tobą było ścigać. Mamy 3 gwiazdki. Tak więc zostało nam jeszcze 17 na tą longplayową część Let's Playa. Wyścig z szybkim kupa, dobra. Odzyskałeś 3 gwiazdki, teraz otworzysz drzwi w namalowaną trójką w gwiazdce. Możesz wybrać sobie dowolny etap, ale uważaj, wrogowie są tam jeszcze bardziej podli. No to było bardziej niż pewne, że tak będzie to przedstawione. Wystrzał na latającą wyspę. Możemy, w sumie czemu nie. To było tam, dokładnie tak. Pogadajmy sobie z nim. Hej, halo. Oni mają fajny naprawdę ten głos taki. Jesteśmy pokojowo nastawieni, więc nie używamy armat. Ale nie mamy nic przeciwko, byś ty z nich skorzystał. Przygotujemy wszystkie armaty na tym etapie.
Wysokich lotów. A, myślałem, że tam jeszcze coś będzie dalej kontynuowane, ale jednak się myliłem. Mamy 15 minut dopiero nagrywania, co jest w sumie spoko. Gotowe do wystrzału. Wskakuj do armaty. Dzięki czterem armatom dostaniesz się do latającej wyspy. Wyceluj kontrolerem i wystrzel się A. Możesz spróbować wylądować na drzewach lub masztach. A możemy tak spróbować. Wystrzelmy się w tą latającą wyspę, bo tam jest kwadracik z gwiazdką. I pamiętam o tym doskonale, że tam jest. Dobra. Kurde, nie udało się. Trudno się mówi. Jest jeszcze tutaj gwiazdka za 100 złotych monet. I w odróżnieniu od pozostałych gwiazdek, kiedy zdobędziemy gwiazdkę za 100 monet, to będziemy mogli po prostu w samym poziomie dalej być, że ta gwiazdka jakby nas nie wyrzuci do tego hubu, do tego zamku, wiecie o co chodzi, nie? Uwaga na stalogryza. Aha, to jest stalogryz. Niebezpieczeństwo, przyjrzyj się mu za pomocą C. Straszny, no nie? Widzisz czerwoną monetę na słupie? Gdy zbierzesz 8 takich na łące za mostem, pojawi się gwiazdka. No to my sobie ją zbierzemy za chwilę, po tej misji, o. Bo tutaj w tym poziomie mamy tak naprawdę 6 misji do zrobienia, z czego jedna nie będzie na chwilę obecną możliwa, albo będą wszystkie możliwe, tylko będziemy musieli zdobyć tą gwiazdkę za 100 złotych monet. Wiem, że tutaj potrzebujemy umiejętności latania, której Mario jeszcze nie posiada, zresztą tutaj w tej gierce również mamy umiejętności, które musimy zdobyć, tak więc ta gra jest z tego względu też bardzo ciekawa. Bo wiecie, tutaj nie ma czegoś takiego, że Mario ma tylko swoje defaultowe moce. Możemy również z innych mocy korzystać. I tutaj jest te banikowe te bomby. Że ta, wiecie, ten mały ziomek wystrzela te banikowe bomby, które atakują Mariana. Coś troszeczkę się wysłowić nie mogłem. Dobra, tam mamy kwadracik. Całe szczęście. Najgorzej! Najgorzej! Ty, a weźmy zaatakujmy tego. Bo ja wiem, że tutaj jest fajna rzecz, co możemy zrobić. Dawaj, chodź tutaj, gnoju. Złapię cię. Yeah! Dobra, mamy spoko muzykę i żółw jest goły, XD. No to, żebym se pojeździł, nie? Bez kitu. Dobra, lećmy teraz na samą górę, na samiuteńką górę, by zobaczyć sobie tą gwiazdeczkę czwartą i potem zrobimy sobie gwiazdkę za 4 złote monety. Jakie 4? 8 złotych monet. 8 czerwonych monet, jakich złotych? Widzicie, już się mi popieprzyło. Ale szczerze powiedziawszy, jak na tamte lata, gdy Marian wyszedł, to naprawdę Marian robił furorę. I tutaj bez dwóch zdań można to podkreślić. Bo ta gra naprawdę wielką furorę zrobiła. Bo zapoczątkowała te trendy z grami 3D, platformówkami 3D w sensie. Od Mariana to się wszystko zaczęło, pamiętajcie. To nie oznacza, że nie możemy Marianowi paru rzeczy wytknąć, bo Mario też nie jest świętą platformówką. Ma swoje błędy, tak jak każda zresztą gra. Nie ma gry idealnej. Dobra, zobaczymy co mamy następne. 8 czerwonych monet, wiedziałem. Czułem to. Dobra, no to co? Robimy sobie teraz... Będziemy sobie zwiedzać poziom i zbierali sobie czerwone monetki. Ogólnie, gdy zbierzemy 50 złotych monet, to mamy życie i jak zdobędziemy 100, też mamy życie. Bo ten status, który jak wychodzimy z obrazów, nam się podlicza, to za 50 monet nam podlicza i dostajemy życie. I za 100 dostajemy życie. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. Mam nadzieję, że w żaden sposób, w chaotyczny sposób nie mówię, nie? Bo w żaden sposób, w chaotyczny sposób, Jezus Maria. Tak to jest, kiedy brakuje ci polskich słów czasami. Dobra, trzeba tam się dostać. Nie dostanę się w taki sposób, nawet nie ma o tym mowy. Dlatego polecimy sobie tak. No to misję szybko sobie zaliczymy. Mamy już 20 minut na nagraniu.
wiem, chyba się wyrobimy w tą godzinkę. A jak nie, to trochę nawet ponad godzinkę. Będziemy mieli chyba połowę, to będzie czwarta czerwona moneta i wtedy będziemy mogli zdobyć jeszcze pozostałe cztery. Ale przynajmniej zobaczycie, jak teraz wygląda nagrywanie surowego let's playa, tak bez żadnego montażu. I to tak między innymi po liczniku, ile ten odcinek będzie trwał, a raczej ta sesja. To sami sobie zobaczycie, jak długo człowiek potrafi nagrywać. Znaczy, jak długo człowiek potrafi nagrać, no to nie jest żaden argument. Po prostu chodzi o to, że zobaczycie, jak wygląda moja przeciętna sesja. Dobra, tutaj mamy serduszko, które nam uzupełni energię. I tam mamy jeszcze. No dobra, poczekajcie sekundkę. Okej, jestem z powrotem. Sorki za ten malutkie ZW, krótkie dosyć. Dobra. I teraz trzeba się wystrzelić, żeby zdobyć pozostałe monetki. Dam radę. Tak, tutaj są pozostałe. O ile jakieś nie pominąłem. I widać, że jakąś pominąłem i tu chyba na dole będzie. O ile dobrze pamiętam. Zobaczmy sobie. Tak, tam jest. Wiedziałem, tam jest żyćko jeszcze. Zapomniałem, że ona tam była, ta moneta. Widzicie? Nawet ja potrafię o takich rzeczach zapomnieć. Trochę się, kurde, czuję, jakbym robił live streama, tylko bez czytania czatu, nie? Taki długi będzie odcinek. Tak więc, opowiedzcie, co tam u was. Pewnie ja, który siedzi z wami na premierze teraz tego odcinka, będzie tam wam odpisywał. Bo tak pewnie, na pewno będzie. No i co, mamy gwiazdeczkę. I żyćko. Lepiej być nie mogło. Teraz szukamy tej gwiazduni. Ała? Znaczy, w sumie nie dotknął mnie, ale ja to poczułem. Czułem to! No i proszę bardzo, mamy 5 gwiazdeczek. Zarąbiście. Naprawdę, ta gra, moim zdaniem, graficznie jak na te lata, a raczej jak na tamte lata, z udźwiękowieniem i w ogóle z tym wszystkim wygląda fajnie, tylko, no mówię, jest ona takim, moim zdaniem, średniakiem. Nie jest ani jakoś szczególnie najlepsza, ani szczególnie zła. Mare dostaje skrzydła. To jest ta misja, której nie jestem w stanie zrobić. Dlatego wyjdziemy sobie stąd. Na razie, na chwilę obecną, zdobędziemy sobie 5 gwiazdeczek. I teraz zrobimy sobie misję poboczną, czyli ukryte gwiazdki. Jedna z nich jest właśnie w tych oto drzwiach. Z tą gwiazdką z jedynką. Reagując na moc gwiazdki, drzwi otwierają się. Dokładnie tak. I teraz tak, ani tutaj, ani tutaj, tylko tutaj będziemy musieli skoczyć. Tylko co my mamy tutaj napisane? Mario, mój zamek jest w niebezpieczeństwie. To przez Bowsera. A jakżeby inaczej. A tylko ty możesz powstrzymać... Ty możesz powstrzymać go? Drzwi w zamku, które pozamykał Bowser, może otworzyć tylko moc gwiazdek. Ale są w zamku tajemne przejścia, których Bowser nie znalazł. Jedno z tych przejść jest w tej sali i kryje jedną z zamkowych gwiazdek, raczej dwie. Znajdź tę ukrytą gwiazdkę, Mario, pomoże ci to
to w twoim zadaniu. Proszę Mario, musisz nam pomóc. Odzyskaj wszystkie gwiazdki z zamku i uwolnij nas z tego okropnego więzienia. Błagam. No dobra, pomożemy ci. A jak żeby inaczej? To co, najpierw robimy chyba wyścig jak najszybciej. Dobra, no to jest! Nie udało się. Jeszcze raz. Jezu, jaki fail. To jest też memiczna muzyka. I dobra, musimy tutaj być przed 20... Znaczy musimy pokonać czas 21 sekund, nie? W sensie, że nie możemy być powyżej 21 sekund. Tylko poniżej musimy być. Pytanie, czy się uda. Aj, nie udało się. Trudno się mówi. Ale grzybka zdobyliśmy. Halo, wracaj tu. No, mamy 7 żyć. Świetnie. Udało się. Nice. 6 gwiazdeczek. Jeszcze raz. Lecimy sobie tutaj. Tak, wspominałem, że tamta muzyka jest memiczna. Jeżeli nie, no to wiedzcie, że ta muzyka z wyścigu jest bardzo memiczna, bo dużo razy ją widziałem w różnych kompilacjach memów. Mam nadzieję, że się teraz uda. Fajnie by było. No nie tak miało to wyglądać. Ale na szczęście tutaj żyć nie tracimy, bo to jest w zamku. Co jest dosyć ciekawe, że zamek ma takie w ogóle zjeżdżalnie, nie? Że tutaj się wszyscy mogą zabić. Jakiś przypadkowy przechodzień wejdzie tutaj i przypadkowo się zabije. O nie, najgorzej. No i te niebieskie monety duże dają nam takich 5 monet małych. O, już życia nie zdobyliśmy. No kurde, co jest grane, że ja nie mogę zdobyć, kurde. Ja nie mogę jakoś przyspieszyć. Coś się stało, kurde, niedobrego. Znaczy niedobrego, no nic się stało niedobrego, po prostu jakoś nie mogę, kurde, przyspieszyć jakoś. No i tak jak mówiłem, mamy ponad już, widzicie, 67 mamy i 67 monet i mamy już życie. Czyli mamy tam ponad 50. No dobra, spróbujmy raz jeszcze. Kurde, musi się udać, nie jest możliwe. Dobra, raz. To jest najgorsze, bo ja sobie ostatnio oglądałem Salt in Speedrunning albo Fail in Speedrunning, gdzie ludzie właśnie najczęściej failowali właśnie w speedrunach z Mario 64 i niestety chyba klątwa ich spadła na mnie. Tak mi się wydaje. Kurde, nie mogę tego zrestartować teraz. Ty, a mógłbym zrobić takiego skróta. To jest myśl. Ej, spróbujmy tak. Jeszcze tak zaraz spróbujmy zrobić. Może by się udało w sumie w szybszym czasie. Wiem, że Pixelowi się chyba udało. O! Kurde, byliśmy blisko. Trochę za późno wyskoczyłem. Jeszcze raz spróbujemy. Ale będą fajle tutaj, jak nic. To będzie ostatnia próba, jeżeli się nie uda, to po prostu... zrobimy to już normalnie. Okej, okay, niestety się chyba nie uda tak jak chciałem. 9 życie, kurde, ja tu zdobędę przynajmniej z 20 jeszcze żyć. A nie zdobędę tej gwiazdki. Ty, udało się! O kurde, ale kozak. Jeszcze przy okazji życie 10 będziemy mieli. Dobra, 7 gwiazdeczek.
Nice one. Udało się. No i dobra, mamy 7 gwiazdeczek, więc co? Gdzie my możemy teraz jeszcze iść? A, la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 . Tutaj czy tutaj? Tutaj, bo tam jest poziom podwodny, a tutaj będzie druga wersja tego poziomu pierwszego. Wiecie, tego Boba Omba. Reagując na moc gwiazdki, dobra, to już czytałem. No, czyli mamy już drugi świat. W pół godzinki. Rozup Wumpa. Etap drugi, forteca Wumpa, czyli świat drugi, innymi słowy. Witaj, tu bracia Lakitu. Nauczymy cię nowej techniki Mario wykonanie. Aby nauczyć się techniki wężów, aby iść powoli technika wężów, przytrzymaj gałkę bardzo delikatnie. Wypróbuj nowej techniki. Technika jest zapisana. Nauczę cię jak... Kurde, tutaj jest tak w dziwny sposób to napisane. Lecz nie ruszaj się, kamera sama wróci się. No. I tam dalej nie było w ogóle przetłumaczone, co jest... What? Dziwne. Może tutaj przy okazji zdobędziemy gwiazdkę za 100 złotych No, za 100 złotych monet, dokładnie. Niektórzy lubią mówić na to żółtych monet. Ja na to mówię złote monety, bo to jest taki bardziej złotawy kolor niż taki żółtawy. No ale, kto tam wie? Mogę się mylić i ja. Nie jestem idealny. Ło! Wow. Dobra. Dobra, tu są wielkie te tomby, które mają nas zmiażdżyć. Dobra, niepotrzebnie ryzykuję, bo w sumie inną misję musimy zrobić. Bądźcie cicho, proszę, proszę państwa, proszę. No, teraz może być już głośno. Dobra, pal gumę. Pal gumę. I teraz wskakujemy tutaj. I mamy walkę z bossem, drugim już bossem. Wkurza mnie to, budujemy nasze domy, zamki, układacie z nas drogi, po których chodzicie. Czy kiedykolwiek słyszeliśmy dziękuję? Nie. A ty nie postawisz na mnie swojej stopy. Chyba zmiażdżę cię od tak, dla zabawy. Coś ci się nie podoba? No to spróbuj mnie rozbić herlaku. Czemu wszyscy na niego herlak mówią? Easy pokchamp. Nie, znów rozbity. W końcu jestem tylko zwykłą płytą chodniką. Proszę, wygrałeś. Możesz to sobie wziąć. No, tak, tak, tak więc tak było, że tak powiem. 8 gwiazdeczek. Nice. Teraz już możemy zdobyć gwiazdkę za 4. Chociaż nie, zanim zbierzemy za 8 czerwonych monet, to zrobimy coś innego. Odzyskałeś 8 gwiazdek, teraz możesz otworzyć drzwi z wielką gwiazdką, ale tam już jest Bowser. Słyszysz wołanie królewny? Nie, nie słyszę nic. Słyszę tylko za moim oknem, jakby coś miało zaraz w ziemię uderzyć. Tak jest. To teraz idziemy na sam szczyt, gdzieś na szczycie góry będzie gwiazdka. Dobra, czas tutaj się dostać. Pyk, pyk, pyk. Palcie gumę. Ja tu mam pierwszeństwo, a nie wy. No nie, obudziła się. Jezus Maria, była taka fajna pioseneczka, muzyczka. Teraz trzeba tutaj zebrać te. Będziemy mieli przynajmniej żyćko. Okej. 63.
No, będziemy mieli tak z 50 monet, to będzie żyćko. Tak jak już wspominałem. Tak swoją drogą, może porozmawiamy sobie na jakiś randomowy temat. Otóż, piękna jest pogoda, niedługo święta wielkanocne. Ciekaw jestem, co dostaniecie. Będziecie mogli się pochwalić w komentarzach pod tym filmem albo na mojej grupce, kto wie. Serdecznie w ogóle zapraszam na grupkę na fejsie. Tam często daję info o odcinkach i live'ach. Wiecie, o co chodzi, nie? No, dokładnie, o odcinkach i live'ach i w ogóle o różnych... Po prostu was informuję. O różnych rzeczach. Dara, pal gumaka, frajerze. Czas iść na szczyt. Ponieważ coś takiego powstało. No to byśmy mogli normalnie czerwone monety zebrać, ale spokojnie. Tam mamy gwiazdkę, która jest w klatce. Nice one. Jedenaście żyć. Bardzo dobrze. Bardzo dobry wynik. Lot do niebieskiej wyspy. What? A, no tak. Możemy tak zrobić. Jest i sówka. Kto to? Kto mnie budzi? A to ty, Mario. Rozumiem. Chcesz polecieć na niebieską wyspę i zdobyć gwiazdkę. Słuchaj, wciśnij A, by mnie złapać. Trzymaj A, bo jak puścisz, to spadniesz. Stań pod mym cieniem i złap mnie. Kurde. Niezłe dymy. No dawaj. Ty, miałem ją. Wracaj mi tutaj. Sówko. Dobra, mamy ją. Ale dymy, patrzcie jak jesteśmy wysoko. Dawaj, tutaj. Najgorzej! Najgorzej, ale ona mnie wykiwała. Co ona sobie wyobraża, ta sowa? Że ona jest jakaś lepsza od Mario? Gówna prawda. Ta sowa jest bardzo wredna, skoro ona tak nie chce, żeby Mario do tej gwiazdki się dostał. Co to ma być? Co to ma być, pewnie się zapytacie. Odpowiedź brzmi, nie wiem. Dobra, dawaj, podlatuj tutaj. Przynajmniej sobie muzyki trochę posłuchajcie, bo ja tutaj się niestety muszę skupić, żeby wycelować idealnie w tą gwiazdkę. Dobra, tutaj mijamy to. Kurde, no dawaj. No, to super. To żeś mnie nieźle, kurde, nakierowała. Nic tylko ci powinszować za to. Raz jeszcze. Kurde, nie sądziłem, że to w ogóle będzie sprawiało mi jakikolwiek trud dostanie się tam, no ale... Klątwa let's play, moi drodzy. Klątwa let's play. Dobra, jest. Udało się. Jeszcze tylko 10 takich gwiazdek i będziemy mieli koniec tego godzinnego odcinka długiego. A to ja nie zrobiłem tego czasem już? O.
Okej. To co, teraz czerwone monetki zbieramy? Albo przy okazji te żółte? Złote. Zapominam ciągle. Dobra, to przy okazji te czerwone, znaczy żółte i czerwone zbierzemy, o. Ale to był trik. Nie, no mówię, graficznie te wszystkie poziomy mi się podobały. Nie chcę się w sumie powtarzać, dlatego to było ostatni raz wspominka o tym. Pamiętajcie, 100 złotych monet daje nam życie. Okej. 4. Ty, udało się, normalnie. O, tutaj mamy jeszcze tego małego. Małego śmietnika. Nie no, nie będę tak na niego mówił, bo on będzie zły jeszcze na mnie. Dobra, tu już byliśmy. Już niedużo nam zostało tych monet, proszę państwa, i będziemy mieli gwiazdkę za 100 złotych monet. Będziecie mogli od razu sobie zapisać tutaj, w sensie ja będę mógł i wy, jak będziecie zbierali za złote złote gwiazdki, nie miastki. Polska trudna język. Dobra, walić to życie. Niestety nie uda mi się zabrać go. Nie lubię tego życia, bo ono strasznie jest trolujące, szczerze wam powiem. Nie lubię zdobywać w sensie tego życia, bo ono strasznie jest trolujące i ono tam potem spada w dół, tak czy siak. Aha, fajnie. Okej, spoko. Czemu on nie chciał za pierwszym razem zostać zabity? Czyżby chciał uniknąć sprawiedliwości i śmierci? Być może. Dobra, czas tą deskę przewrócić. Dawaj, skopniaka, z buta wjeżdżam. Dawaj. Dokładnie tak. Teraz Mario powoli, ostrożnie. Teraz tutaj. I mamy gwiazdeczkę za 100 monet. Tak, oczywiście, że chcę zapisać. Okej. I tam na dole jest jeszcze gwiazdka za 8 czerwonych monet. Jezu, ale speedrun w dół. To co, teraz będziemy mogli dostać się na niebieską wyspę. Znowu. Na inną niebieską wyspę. Bo są dwie, na to wygląda. Mamy 13 żyć. Kurde, pechowa liczba. No to co, kurde. Lecimy do przodu, my friend. Fajne niebo tutaj jest. Też takie kolorowe jak tutaj. Za oknem moim. Ładnie słoneczko świeci. Tutaj niekoniecznie, bo nie widzę, żeby tutaj słońce świeciło. Chociaż mogę się mylić. Na pewno się mylę. Co do tego. Dawaj mi tutaj różowy gniotku. Chcę się tam dostać do gwiazdeczki. On bekowo mówi, nie? To jest dosłownie człowiek beka, ten koleś. I to będą dwie ostatnie gwiazdki. To będzie przedostatnia gwiazdka i zaraz będzie ostatnia, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, no to co? Musimy się tam dostać, bo jak widzicie, tam jest gwiazdka.
Dobra. Dokładnie tak. Za drugim razem się udało. Mam nadzieję, że tego samochodu nie było słychać na nagraniu. Jeszcze 7. Albo jakby to powiedział jakbym to powiedział z Azdekiem. Swoją drogą pozdro Azdek. 13. Wystrzel się w mur, to jest bardzo łatwa gwiazdka. Nie wiem czemu w poprzedniej sesji, gdy próbowałem to za pierwszym razem nagrywać, nie udało mi się tej gwiazdki zdobyć, ale teraz mi się uda. Bo wiem jak, ja wiem jak do niej podejść. Dobra, idziemy sobie tutaj, pyk, pyk, pyk. I teraz znowu jesteśmy w tej samej armatce i musimy teraz uderzyć w mur. Wy zobaczycie, gdzie to jest. O, właśnie tutaj, widzicie takie pęknięcie? Tutaj musimy w to uderzyć. I teraz do gwiazdki. Nie wyszło. Za drugim razem się uda. A jak nie za drugim, to do 3 razy sztuka. Pamiętajcie. No i się udało. 14 gwiazdeczek. I tutaj mamy już poziom 100% tak naprawdę. Już nie musimy tutaj nigdzie iść. Mamy tutaj wszystkie gwiazdki, jakie powinniśmy mieć. No, dokładnie tak. Mamy wszystkie gwiazdeczki, tak więc możemy sobie stąd iść. Nie musimy tutaj wcale być. O, będziemy mogli zdobyć moc jedną, ale zanim ją zdobędziemy, pójdźmy na konfrontację z Bowserem. Najwyższy czas, moi drodzy. Tego nie muszę czytać. I po czym rozpoznać, że idziemy do Bowsera? Właśnie między innymi po tych automatycznych drzwiach. O, mamy tutaj obraz z piczką. Aha, to nieźle zostałem strollowany, co nie? Bucha, ha, 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 stąpasz teraz po mojej ziemi, nikt cię tutaj nie pomoże, nawet twoi przyjaciele, nikt ci tutaj nie pomoże, nikt cię tu nie pomoże. Drobna korekta dla samego siebie. Dobra, czasówkę mamy tutaj już zaliczoną, dwie pierwsze czerwone monety mamy zebrane. Dobra, lecimy na Szczecin. Do przodu. Okej. Motyw muzyczny Bowsera jest bardzo spoko. I życia, nie strolujesz mnie. Dokładnie tak, nie strolujesz mnie. Może nam się uda tutaj, nie wiem, zdobyć w tej sesji 20 żyć, co by było fajnym wynikiem. Niestety minus Mariana jest taki, że nawet jeżeli zapisujecie grę, to nie są zapisywane wam życia, co jest takim wielkim smutkiem. Kurde, za bardzo się rozpędziłem. Muszę uważać, bo tutaj łatwo jest spaść. Dobra, ustawmy się tak, żeby Mario miał możliwość zebrania czerwonej monety. Dokładnie tak. Dobra, 40. Okej. Oj, teraz to gówno tutaj lata. Uciekamy przed nim. O, tu frajerze. Dobra, jest szósta monetka. Monetka, nie moneteka. Wała.
Kij z tym, mamy 15 żyć. A... Kurde, chrypka mnie lekka złapała. Rybka, chrypeczka. I tutaj się strasznie boję, dlatego... Wow! Zmienię sobie tutaj kamerkę przyciskiem E na klawiaturze. Dobra. Jest. Dobra, udało się. Tam jest grzybek. Chcę ryzykować? No mógłbym spróbować, chociaż się boję. No nie! Ale to słabe było. Słabe to było, bardzo słabe. I od początku, wiedziałem. Czułem to. Okej. Dobra, no spokojnie sobie zbieraj, Mario. Walić już tamto życie, powiem wam szczerze. Jak już to zdobędziemy tamto z tego kwadracika i będziemy mieli za monety życie. Czemu nie? Patrzcie na to. Teraz żyćko. Nie troluj mnie nawet. To nawet będzie mieli więcej żyć niż 16. Tutaj, bo jeszcze tutaj był przecież kwadracik, o którym zapomniałem. Wiem, że się mówi na to, nie wiem, skrzyneczka albo coś, ale ja na to lubię mówić kwadracik. Tak jakoś. Dobra. Pyk, pyk. Dawaj. Sorki, że was tak jakby jestem cicho, ale mówię, chcę, żebyście też sobie soundtracku posłuchali, a ja tutaj muszę niestety obliczyć, jak mam tutaj doskoczyć, bo mówię, boję się strasznie. Jezu, jaki unik! I za pierwszym razem w ogóle. Nice one. Dobra, mamy 16 życie. Dobra, walić to, już nie będziemy zbierali tamtego życia. Nie chcę ryzykować po prostu. Tego tutaj w sensie. Kusi mnie, ale nie chcę ryzykować. Bo wiem, że to się źle skończy. Chociaż mógłbym spróbować... Nie, dobra. Szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, co nie? Dobra. Pyk, pyk. I teraz do góry. Czasówka znowu. Piętnaście. Wow, znalazłeś ukrytą gwiazdkę w zamku. Szukaj jeszcze jednej. Czy tam, nie wiem, szukaj jakiejś jeszcze. Dobra. Czas zdobyć gwiazdkę za Bowsera. Dawaj, chodź tutaj. Konfrontujemy się, frajerze. Chodź tutaj. Witaj, Mario. Niestety księżniczki tutaj nie ma. Ha, 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 ha. No dalej, spróbuj mnie złapać.
Nigdy nie uda ci się mnie wyrzucić poza pole. Myślisz, że ze mną wygrasz? Nigdy. No, to ciekawe, Bowser. Dobra. I co, teraz kręcimy, nie? Tutaj trzeba tak mocno naparzać. Dawaj. No dawaj. Kurde, dawaj. Mario, no nie odwalaj maniany. No fajnie, kurde, no co tu jest grane? Co tu się odwala? Ale muzyka jest epicka, nie? Kurde, nie trafiłem w bombę. Najgorzej. Dobra, próbujemy raz jeszcze tutaj. Teraz centralnie w bombę musimy. Wtedy to on zginie od razu. Znaczy straci życie i zniknie sobie. Kurde, znowu. Dawaj. O kurde. Co to się stało? Wyrzuciłem go poza pole. Tak, jest w ogóle taka możliwość? Lol. Kurde, najgorsze jest to, że ja się z nim tak niestety wojuję, a wiem, że niektórzy są w stanie go szybciej pokonać. Jak na przykład Pixel. Dobra. Trafiony, zatopiony. Zginął. A raczej został pokonany. Przegrałem. Porażka nie była w planach. Lecz moja potęga nie upadnie. Moja moc, którą czerpię z gwiazd, nie upadnie. Mwahaha, a mogę tobie oświadczyć, że więcej gwiazd nie znajdziesz. Nie będzie tobie tak łatwo. Bo nie będzie tobie tak łatwo, do zobaczenia później, Mario. Aha. Sorki w ogóle, że ja już nie robię tego dubbingu, ale po prostu chodzi o to, że wiecie. Po prostu chcę, żeby gardło trochę odpoczęło, bo nie chcę go przemęczać. Poza tym to jest raz, a dwa, że już siostra do domu przyszła, więc nie ma co niepotrzebnie drzeć ryja, o. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Gdzie to było teraz przybliżenie kamerą? Nie, czekajcie. Gdzie tu się przybliżało kamera? AW. Witaj w trasie lat. Czapki, stań na czerwonym przycisku na środku tej wieży. Dobra, chodzi tutaj po prostu o to, że to jest ten poziom specjalny, gdzie tutaj będziemy mogli zdobyć moc latania. Zresztą tutaj przy tym zamku był ten, zdjęcie do boksa z Mario 64, no nie? Nie wiem, czy ktoś z was pamięta o tym, że Mario właśnie był tutaj w tym oto poziomie, gdzie było robione zdjęcie do boksa z Mario 64.
Na szczęście tutaj żyć nie tracimy, bo to jest w zamku. Dlatego nie mamy co się martwić o stracenie życia. Czas zebrać 8 monet czerwonych. Tak. Cofaj się. Dobra. Jesteśmy blisko. Jaki frajer. Dobra. No dawaj, kurde, no on ma problem jakiś z tym, żeby wlecieć w te czerwone gwiazdy, czy czerwone gwiazdki, czerwone monety. To o co tu chodzi? Dobra, spadaj w dół, Mario. Bo już nie dasz rady. Frajerze jeden. Specjalnie on to zrobi, żeby wydłużyć odcinek. Wiedziałem o tym. Czułem to. Dobra. Jeszcze tylko 4. Jeszcze tylko 4. Jeszcze tylko 4. Będzie dobrze. Aha, fajnie. Wracaj. Wracaj się. Wracaj się. Frajerze, dokładnie. Jeszcze 2. I mamy gwiazdeczkę, super. O to chodziło. No to co, robimy teraz... trzeci świat. Dokładnie tak, trzeci świat. Który czeka na nas tutaj. Którego jeszcze sobie nie odblokowaliśmy. To będzie ostatni świat, bo zdobędziemy tutaj 4 ostatnie gwiazdki na ten oto długawy odcinek. Jest to poziom zimowy, mój ulubiony. Szybki zjazd. Śnieżna góra szczytu, uwaga na poślizg. Warunki, proszę wejść najpierw do komina. Aha, spoko, warunki. Za szybko czytam, zauważyłem to. Tutaj jest jakaś ten? Nie ma tutaj. Ale to co, robimy szybki zjazd. Patrzcie teraz na skrót. Jesteśmy tutaj skrótem, haha! Kurde, żyćko. Najgorzej. Ale tutaj będziemy mieli życie. Daj mi życie. Dokładnie tak. I mamy gwiazdeczkę. Nice one. Okej, jeszcze 3 gwiazdeczki i mamy koniec odcinka. To jest etap 4, kurde. To nie zrobiliśmy jeszcze etapu 3. Nie, czy etap 3 robiliśmy? Nie, nie robiliśmy. Dawaj, musimy teraz zabrać zagubionego pingwinka. Bo mamusia czeka, bo chciałaby bardzo swoje dziecko mieć tutaj. Chodź. Bierzemy cię. Dobra. I teraz zjeżdżamy. Musimy być bardzo ostrożni, bo jest... Jeden fałszywy ruch i może to się skończyć tym, że dziecko wypadnie poza planszę i będzie smutno. Nie będzie wtedy fajnie, nie będzie wtedy masno.
Teraz uwaga. Musimy uważać. Dokładnie tak. I powolutku w dół schodzimy. Powolutku. Nigdzie się nie śpieszymy, moi drodzy. Tutaj już możemy się pośpieszyć. Masz moje dziecko! Nie wiem, jak ci podziękować. Proszę, weź tą śliczną, błyszczącą i piękną gwiazdkę. Jest twoja. Moje dziecko je znalazło. No i mamy 18 gwiazdek. Będziemy mieli jeszcze teraz 19 za wyścig z szaleńczym pingwinem, który nas czeka na tym szybkim zjeździe, który zrobiliśmy zresztą przed chwilą. I ostatnia gwiazdka to myślę, że to będzie tajemna gwiazdka, którą można zdobyć bezproblemowo, chociaż mam czasami problemy ze skokiem tam, ale... Tak, wyścig pingwina, wiedziałem. Czułem to. Lecimy. Uwaga, nie możemy w ogóle z żadnych skrótów korzystać, ponieważ od razu wtedy mamy you fail. Hej Mario, jedziesz ze mną? Stań na prawo, spójrz jak szybko zjeżdżam. Spójrz chłopcze, jestem szybszy niż ty. Tak, zdobyłem mistrzostwo. Czemu tutaj RZ nie ma? Świata w zjeżdżaniu, czy masz odwagę ze mną zjechać? Lecimy. Szybko. No i teraz już przegrałem. Dlaczego przegrałem? Bo mnie zaraz prześcignie i on stwierdzi, że ja używałem skrótów. No i co? Co mi powiesz, frajerze? Pobiłeś mój rekord! LOL! Ty, to nawet nie wiedziałem. Dobra, spoko, zwracam honor. Jeszcze tylko jedna gwiazdka. To naprawdę nie wiedziałem, to jest dla mnie zaskakujące w ogóle, co to się wydarzyło. Zdobądź... Znajdź 8 gwiazdek czerwonych. Dobra, to będzie chyba łatwe w miarę. Dobra, w śnieg wpadłem. Never mind. Tutaj mamy ten. Czerwoną gwiazdeczkę też. Wow, wow, wow. Teraz uwaga, trzeba dostać się też tutaj. Ponieważ tutaj też mamy czerwoną gwiazdkę. I żyćko. Które chyba zbierzemy, co nie? Tak, udało się. Pamiętam, jak Pixel się męczył z tym życiem i to życie go w ostateczności strollowało. Zabawne to było nawet. What? Mamma mia! To chyba był pierwszy fail taki, nie? Czy to był drugi? Ktoś z was w ogóle liczył, ile razy zginąłem? Nie chcę się z nim ścigać, proszę państwa. Nie chcę, nie chcę, po prostu nie chcę. Frajer jeden. Straciłem przy okazji życie. Standardowo. Nie wiedziałem, że ostatnią gwiazdkę na tą sesję będzie ciężko zdobyć, no ale... Trudno się mówi. Mogłem to przewidzieć. Dobra.
Ty, może sobie pobiegniemy. Dokładnie tak. Dobra, nie udało się. Jakbym spadł teraz, to by to się źle skończyło dla Mariana. Chociaż w sumie nie będziemy zbierać czerwonych gwiazd, czerwonych monet. Inaczej to zrobimy. Tam mamy jeszcze misję, gdzie jest ukryta gwiazdka, znaczy powiedzmy ukryta. Ona jest widoczna, ale po prostu ciężko ją jakby dostrzec na pierwszy rzut oka. Rozmawiamy sobie z tym różowym gostkiem. Dokładnie tak. Jego zarąbistym językiem. Hej, otworzy ci armatę. Czy jakoś tak tam pisało. No standardowy tekst. Niczym się nie różni. Teraz tylko traf w tą windę, Mario. W tą platformę raczej. Nie spadnij stąd. Dobra, już. Dobra, udało się. Za pierwszym razem. First try, idiot. Okej. Trochę wyżej. Może nie aż tak. Kurde. Przepraszam, mikrofonku. Nie tak sobie to wyobrażałem. Dobra. Taki speedrun. Widzicie, taki skrócik wyszedł. Tam żyćko jest. Czuję to. Oddawaj mi moje życie, 17. Dobra. 17 jak polski gamer. Ty. A mógłbym się tam jakoś dostać? Nie, dobra, nie będę nawet próbował. To się źle skończy. Szybko tutaj się dostaliśmy, super. Aż zrobiłbym tutaj save state'a. Serio, kusi mnie, żeby zrobić save state'a, ale nie chcę być nazwany cheaterem. Widzicie, bez save state'a też dam radę. Dobra. Teraz się tutaj dostać do tej gorszej sekcji. Dobra. Jeden sobie padł. Ała. Spadaj, gościu. Co tu mamy za tabliczkę? Mam nadzieję, że przetłumaczona. Długą przepaść przeskoczysz długim skokiem. Wciśnij Z podczas biegu. I A. Tutaj się trochę tego boję, więc zrobię F5. Dosłownie zrobię F5. Dobra, udało się. No i co? Teraz trzeba po ściankach doskoczyć tam. Pokażę wam, w jaki sposób. Tylko tutaj wyżej trzeba będzie jakieś salto zrobić, ale to nie będzie żadnego problemu. Energię sobie uzupełniliśmy już. Czekajcie, spróbujmy tak. O, tak też można. Teraz uwaga. Kurde, nie udało się. (Grywka)
Dobra, teraz się udało tak jak chciałem. Ale to się nie udało. Ty, mogłem tak do tyłu zrobić, ale bajer. Masakra. Masakra, ludzie, masakra. Ech, to jest to, o czym mówiłem. Po prostu klątwa let's play dosłownie mnie zaatakowała. Widzicie? Kurde, Mario nie chce ze mną współpracować coś. Czekajcie, mam lepszy pomysł. Zrobimy tak. O! Za szybko znowu, za szybko. Znaczy za późno. Robimy tak, tak, tak. Z rozpędu trzeba. Ja nie wierzę w to. Mario, przestań się tak buntować, no. Kurde, widzieliście? Byłem blisko. Byłem blisko. To jest dobra taktyka. Kurde, to jest dziwne. Mamy kwiecień i śnieg pada, nie? Wiem, że to jest w gierce, rzecz jasna, no ale kurde. Lubię w sumie poziomy zimowe w grach wideo. Jakbym spadł na śmierć, to byłby koniec tego longplaya. O, udało się, super. Teraz powolutku. Jest najgorsze, bo jeden fałszywy ruch i spadasz na śmierć. Ale ja tego nie zrobię. Dziękuję za uwagę, 20 gwiazdek mamy. No i cóż, to by było na tyle. Widzimy się dopiero za miesiąc lub dwa, jeżeli chodzi o Mario 64. Zobaczymy, jak wam się podobał ten long play, o let's play, o ile wam się w ogóle podobał. No i cóż, w następnym odcinku long play, o let's playa będziemy dalej zbierali kolejne 20 gwiazdek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podoba i w jakiś sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Wiem, że troszeczkę jestem czasami cicho, ale wiecie, chcę się po prostu skupić. Zresztą macie teraz żywy przykład, jak wygląda surowe nagranie z let's playa. No nic. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie i do następnego razu i do innych jeszcze moich filmów na kanale. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich rzeczach, co tutaj publikuję. I wbijajcie również na moje inne sociale, link macie podany w opisie. Ja już nie przedłużam, trzymajcie się i cześć!